Jest prawie godzina 6:00, czas grać w trasę. Trasa jest dzisiaj od takiego użytkownika jak Acze Acze. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale może z filmików Gustawa na pewno. Dobra, teraz obrana. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co się wam pokaże, to jazdę z Ustronia w góry. Mam nadzieję, że zdążę na wschód słońca i zobaczymy, jak to będzie. Jadę, bo będzie dzisiaj ciekawie. Pogoda średnia, bo robi się już dosyć zimno, ale ruch tutaj, kurde, od rana. Jest jakieś 8-9 stopni, będzie się strasznie wiało. Będę jechał teraz pod górkę z wiatrem, a wracając będzie z górki pod wiatr, więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jadę. Trzymajcie kciuki, bo myślę, że będzie ciekawie. Nie wiem, lampka mi się chyba zawiesiła, albo nie chcę zmienić trybu, albo się rozładowuje. Kurde, mam nadzieję, że nie będę jechał na ślepo. Widzę, nie widzę. Widzę, nie widzę. Widzę. Na szczęście droga na ten moment jest jakoś w miarę oświetlona, więc miło tutaj ze strony Ustronia, że zadbali o rowerzystów i nie tylko. Będzie dzisiaj ciekawie, bo ubiór dzisiaj jest nie taki, pogoda jest nie taka. Planowany dystans, jaki był wstępnie, to 80 km, ale mój kolega Acze stwierdził, że jak zrobię 108, to będę miał ładniejsze widoki. Teraz jadę pod jedną większą górkę. Teraz jest około 350 metrów nad poziomem morza. Jadę na 700, a później podbiję prawie pod 1000. Zjadę chyba do 500 i podbiję pod 1000, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale na pewno będzie to wspaniała przygoda. A, no i przy okazji zaodliczę trzy państwa. Polskę, Czechy oraz Słowację. No, zobaczymy. Kurczę, przydałaby się ciut lepsza lampka albo trochę późniejsza pogoda. No i w ogóle co mnie tutaj wymyślił? Miał być na rower szosowy, a to jest na razie taki troszeczkę gravel, ale dobra. Jadę, mam nadzieję, że będzie bez przygód. Nie no, lubię jajca, ale nie do kolan. Nie no, nie tak miało chyba to wyglądać. Trochę się cofnę i odbiję sobie w lewo z nadzieją, że tam będę jechał jakąś drogą typowo asfaltową. O, no i tak to ja sobie mogę jechać. Teraz o, elegancko, trzy dyszki. O, zegarek mi dzwoni, że właśnie miałem wstawać. A ja już dawno na rowerze. Okej, wbiłem się na główniejszą drogę do Wisły, czyli na 941 krajóweczkę. Będę się czuł na pewno bezpieczniej na tej drodze. No, na pewno nie będzie za dużego ruchu. A jest dopiero godzina 6:00. Więc kto normalny o tej porze w niedzielę jeździ samochodem bądź rowerem? I nie mija 15 minut i jestem w Wiśle. Jak widać, ruch teraz delikatnie coraz większy. Myślę, że z pięknego wschodu słońca raczej nic nie będzie, bo widzę na razie dużą mgłę, ale zobaczymy. Widzę, że szosą muszę jechać bardzo turystycznie. Teraz jakaś ścieżka rowerowa, ładnie oznakowana. Mam nadzieję, że cały czas już z dobrą nawierzchnią, że nie będzie niespodzianek. Nie jestem sam o tej porze, z tego co widzę. Ciekawe, czy do pracy, czy na wycieczkę. Karu mi pokazuje pierwsze przewyższenie, 343 metry w górę. Zobaczymy. 1 z 14. Nie wiem, czy mnie widać, ale wiem, że mnie słychać, więc będzie dzisiaj ciekawie. Może jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie 2000 metrów przewyższenia. Jaka piękna ścieżka rowerowa. Fiu, fiu, fiu. Tu przedostanę się na drugą stronę Wisły zgodnie z trakiem. Ciekawe, to będzie jakaś ścieżka rowerowa, czy może jednak nie bardzo. O, no coś jest, dobra, tu siedzę. Bielsko-biały szczyrk. Dobra, tu w lewo i tu w prawo, tu w prawo. O. Nie no, są miejsca, przy których warto się zatrzymać. Ale tu jest ładnie.
Szkoda, że jeszcze w miarę słonecznie nie zapowiada się na słońce, no ale cóż, trudno, nie można mieć wszystkiego. A, i to będzie ten moment, gdzie teraz zmienię bieg. Zmienię sprzęt. O, to po mojej lewej nie widać, ale teraz też kolejny piękny widok na jezioro Czarneckie. Jest ciekawie, bo przełożenie 1 do 1, czyli 36-34. O, i se jadę. Już najlżejsze przełożenie. A gnieść trzeba. Tu jakaś brama do nieba. Zakaz używania dronów. Na szczęście nie mam dzisiaj ze sobą. O. Lądowisko dla prezydenta chyba. Na helikopter. Jakby chciał miło spędzić czas w swoim domku, gdzieś tutaj. Kolejny ładny Zamek Dolny na ulicy Zameczek. O, czyżby to był domek prezydenta? Może będzie to jakaś informacja? O. Tak, rezydencja prezydenta RP. Zamek. Takiemu to dobrze, co nie? Na górce. W ciszy, spokoju. Taki zameczek sobie ma. No. Ciekawe, jak często to bywa. A no teraz się domyślam, że pewnie po to te bramy tutaj kiedyś były, bo nie każdy mógł sobie tą drogą kiedyś przejechać. O, jakby nie zauważył, że jest podjazd. To jest podjazd. O. Widzę to, że kąty, którymi teraz jadę, to jakieś 11 stopni, momentami więcej. O, 11% momentami więcej. Właśnie przejechał obok mnie jakiś samochód. Nie uwierzycie, co to był za bus. A bus mianowicie JBG2. O, czyli pewnie albo gdzieś na trening, a to albo na zawody. A tutaj tak. Kościół na Stecówce i schronisko. I Wisła się w tym momencie oficjalnie kończy. O, i zaczyna się Istebna. Już? Już jestem w Istebnej. O, proszę. Dobra, miło, fajnie, ale i tak cały misterny plan poszedłby w piździec ze wschodu słońca, bo nie dość, że jestem o godzinie 7, czyli o 20 minut za późno, to i tak jest mgła, a tu jest dużo drzew, więc nawet tego pięknego wschodu słońca nie byłoby widać. A szkoda, szkoda. No ale będzie co nadrabiać. Kiedyś trzeba będzie przyjechać na wschód słońca w górach. Teraz muszę uważać na zjazdach, bo jak widać jest mokro. Więc no nie poszaleję sobie, więc chciałbym dzisiaj w całości dotrzeć do domu, bo wraz z rodzinką wracam dzisiaj jakieś 400 km do Włocławka, więc muszę w miarę się pooszczędzać, żeby nie jechać mocno, żeby mieć później siły na powrót. Wyjechałem na tyle wcześniej, że będę mógł sobie jeszcze zrobić drzemkę, pewnie jak wrócę. Ze złych informacji to taka, że obudziłem się o godzinie 3:00 i już nie mogłem zasnąć. Godzinę leżałem w łóżku i się męczyłem. Stwierdziłem, dobra, wstaję, wyjadę wcześniej. Będę miał więcej czasu, aby coś ponagrywać. Spokojnie to przyjechać. O kurde, robi się ciekawie. Dobra, w lewo. Na Istebne. O, coraz większa mgła. Aż tak kurde, jakby trochę zaczęło padać. No ale dobra, zobaczymy. Okej, w końcu podjazd, więc człowiek z powrotem się rozgrzeje. Nie było tak tragicznie. O, to jakieś schody. Nie licząc tego, że odwaliłem wielką manianę i jak u góry mam ze 3 warstwy, bo i mam termo i bluzę, rubę i do tego ten ortalion, dokładnie enduro adrenalinę, czyli taką przeciwdeszczóweczkę. Tak na dole mam tylko jedną warstwę. To nie było mądre. No jakoś coś źle się spakowałem. No trudno. Dla mnie góra zawsze jest ważniejsza. Mam nadzieję, że kolana nie wysiądą. Ale okej.
Dobra, będę miał nauczkę. O, ale fajnie, już ciepło się robi. Z powrotem. Nie chciałbym tam spaść. Ale kącik. Uła, ale góra. Starałem się jak najwolniej, bo 62 km na godzinę. Ja pierdzielę. Teraz będzie pełno chłopeczek i będę w pewnym momencie musiał zadecydować, czy skrócić sobie trasę, czy jechać dalej. Wszystko zależne będzie od samopoczucia, od humoru, od pogody. Wiadomo, pogoda jest zawsze, ale mam nadzieję, że się nie rozpada za bardzo. Ła, brak powodzi, zauważyłem. O, ja cię pitole, ale kąty, mebel piąty, ajajajajaj. Kurde, na zjazdach wolniej niż na podjeździe. Wiadomo, człowiek z Płaskopolski, techniki brak, pewności siebie, no ale nie chcę ryzykować. O, Karu pokazuje na czerwono. To będzie ciekawie. 13%. A to dopiero początek. O. Trochę tam momentami się przejaśnia. A za mną jest brzydko. Więc nie wiem. Jak nie przestanie kropić, to nie wiem, jak się losy potoczą. Czy zrobię całość, czy jednak zrezygnuję. Dobra. Ale jadę na razie. Nie myślę o tym. E, 320 W, a prędkość 10 na godzinę. Ua. A, przyspieszmy chwilę. A, jest sprint do 11. Oj, oj, oj. 15,3. Oła. Piąta górka. Z 15 z tego, co pokazuje. Już wiem, gdzie jestem. Tam, zaraz w tym miejscu na zjeździe łączą się trzy granice państw, czyli Czechy, Polska i Słowacja. Dobra. Czyli plan A zrealizowany. A zobaczymy, jak będzie dalej. No i tak od tym pięknym sposobem po raz pierwszy jestem rowerem na Słowacji. Nie będę długo, bo dosłownie wjeżdżam kawałek, zaraz tam gdzieś w prawo i będę w Czechach. Tam przez dłuższy kawałek do czegoś na te i powrót do Polski. Jest kawałeczek mało szosowy, ale cóż, przejdę się kawałek z rowerkiem, nic mi się nie stanie. Już czeka ładna droga. Ok, jak już sobie zrobiłem chwilę przerwy, to może opowiem coś o rowerze, bo poligona już znacie z przedostatniego filmu. Jest to rower, który dostałem do testów. Ale wiedziałem, że dzisiaj będzie ciężko i postanowiłem go trochę odchudzić. Już wcześniej odchudziłem go jakieś 200 gramów, bo rower sam w sobie waży około 8 kg w rozmiarze XL. No prawie że równa 8 z tego, co patrzyłem. Miał bardzo ciężkie siodełko. Ja tutaj zmieniłem na siodełko karbonowe w druku 3D. Jedno z popularniejszych na AliExpress. O, nawet tu jest Ryet. Nie wiem, jak to się czyta. Czyli z 200 gramów zeszło, czyli się powiedzmy, że jakieś 7-800. No i nie uwierzycie, ile zeszło jeszcze z kół. Mimo, że były karbonowe, a jak karbon to się wydaje, że lekkie. Ale założyłem moje Elite Wheel. Elite Wheels Drive'y i zeszło jeszcze 700. Czyli tak oto tym pięknym sposobem z roweru z 8 kg zbliżałem się do siódemki. Może jak będę miał chwilę czasu, to
zważę go, jak podjadę do roboty, ale 7200 na bank, czy 7100, nie wiem. Czy jest jeszcze z czegoś tutaj odchudzać? No już tak średnio, co najwyżej może z mechanizmu korłowego. O, jakby się Ulta Tegre stawiło, to albo Duraisa, to już by było prawie, że 7, może 6900 nawet. To by była ładna waga. Ale kamieni. Ale most, ja pierdzielę. Jak to ładnie. Nie no, ale sobie przystanę chyba. Ale to fajnie wygląda. Ale piękny most. No ale mi ten most imponuje. Ja pierdzielę, jaki wysoki. No w ogóle ciekawe, co tam jeździ. Czy to jakiś kolejowy most? Bo samochodów za bardzo nie słychać. Też na samochody trochę za wąski. Nie no, ładnie. Cyklowa cesta. Ale będę miał wyzwanie. Tu po 17% pokazuję. Ale będzie ciekawie. Na bank zapieczę. Piękny widok na owieczki. Dzwoneczki ładnie dzwonią. A kąty się kuźwa same nie podjadą. O, zobaczymy, co mi rekordowo pokaże. I czy to podjadę? Ale będzie piekło. Było 15, jest 15 na ten moment. O Jezus, czuję w nogach, że jest więcej. 16. 17. 18. O kurde. 18,5. 5. O ja pierdzielę. Jeszcze mokre. O. 19, 20, 21. Masakra. Jest. Wypuszczenie. Forma słabnie. Ale dałem radę. O ja pierdzie. Nigdy więcej. A ty piesek co? Tak co siedzisz? Się śmiejesz z tych co podjeżdżają, co? A. Widać, że jestem w Czechach, bo Skoda, a za Skodą, Skodą pogania. Więc jako właściciel Skody, nie, wstydziłbym się tutaj przyjechać. A może by się przeprowadzić tak tutaj? Ładne tereny, pięknie. Niestety powoli rozsądek wygrywa z rozumem i chyba to jest ten moment, że trzeba podjąć tą decyzję i trasa oficjalnie się będzie trochę skrócona. W prawo, dobra, to jadę w prawo. Mam przejechane 50 km i jest już ponad 1000 metrów przewyższenia, więc ten plan taki minimalny jest zrealizowany. Teraz cóż, tu musiałbym odbić w lewo, aby pojechać na tą taką największą górkę. By było chyba na jednym podjeździe z 500 metrów przewyższenia. I później jeszcze parę hopek. Ale niestety, skrócę to. Szkoda, szkoda wielka, ale pogoda jest jaka jest. A to nie jest żaden wyścig, maraton.
tylko zwykła miała być przejażdżka dla pięknych widoków, które w jakimś stopniu są piękne, ale jak nie ma słońca, no to też nie ma tego uroku. Miałem cichą nadzieję, że może jednak to słoneczko wyjdzie, że trochę się ogrzeje, ale jestem trochę zmarznięty. Na szczęście góra jest ok i głowa, ale gorzej na przykład z nogami. Od samego początku zmarzły, no i nie kręcę tak jak trzeba. Stopy też tak na dwa razy, mimo że mam założone dwie pary skarpetek, to trochę mi stopy zmarzły, to niedobrze. Bo jak już przemroziłem, to teraz całą zimę będę się męczył. Tak czy siak. No dobra, trudno. Jakoś trzeba będzie to przeżyć. Jedyny plus, że Karu jest na tyle inteligentną bestią i jak już wgrywałem trasę, to pokazało mi komunikat, że ta trasa wiedzie po rejonach, gdzie nie mam żadnej mapy i czy ją chcę wgrać. Więc po Wi-Fi sobie zaciągnąłem mapę Czech i Słowacji i teraz już mam ją wgrane. Się tutaj przytulają, miziają jakieś zaloty. Czego chcesz? Spojrzę, czy dobrze jadę. Tutaj ten moment górski ominąłem. I teraz sobie jadę tędy. Dobra, idę u stronie. Widzicie, mimo że deszcz pada, jest mokro, to i tak sobie ten dotyk bardzo ładnie działa. Dobra, jedziemy. Szkoda czasu. Restauracja, hotel, ale chyba już nieczynne. Patrzcie, gdzie się schowały. Drodze baranki koczują na wsi, na wsie. Chwileczkę schowam się za przystankiem przed tym wiatrem, bo teraz prosto w ryj, ale zobaczcie, jak tu jest ładnie. Kurde. Fajne widoki. I może pogoda nie najładniejsza. Cieszę się, że mam założone dzisiaj kontynentale, zwykłe Grand Prixy o szerokości 28, które są w rzeczywistości powyżej gdzieś tam 30 mm, bo to daje to, że mam dosyć dobrą przyczepność i jakoś nawet w miarę się na zjazdach nie boję, aczkolwiek no i tak bardzo mocno przyhamowuję. Marszuję, a z prawej strony, nie powinien z lewej, a po prawej stronie Polska. Może jakoś na skróty wyszło się tam przebić, ale po co? Tam w oddali widać jakieś przebłyski słońca. Ładnie to wygląda, mam nadzieję, że może jeszcze mnie dopadnie dzisiaj. Ej, no a czy? Tak to nie miało wyglądać, to miała być droga dla roweru szosowego. Nie no, muszę się cofnąć. Niedobrze. No, mam nadzieję, że tu jest droga. Dobra, na razie pokazuję, że jest, okej. Elegancko. Nie będę ukrywał, ale już jestem mocno zmarznięty i marzę tylko o tym, aby znaleźć się na hotelu i wziąć gorącą kąpiel, czy też prysznic, co? Napić się czegoś ciepłego i coś w ogóle zjeść. Jestem w Czechach, nawet do sklepu nie podjadę, bo nie mam żadnych koron, nic, czy eurasów, nie wiem co tam teraz jest. Dobra, jadę. Niby niedaleko, a jeszcze trzeba trochę przepedałować. No, a krówki się ładnie pasą.
Cały czas góry i góry. Góra, dół, góra, dół. Ale ta góreczka jak ładnie wygląda teraz. Ale pięknie. Urocznie. Tu taki ładny strumek, a tam widzę, gdzieś za drzewami, policja na bombach. Ciekawe, czy to jest sztuka. Chlawni u zawer plynu. Regulator, zakaz. A cóż to za dróżka? Znowu jakieś ten pomylone gary. Dobra, przejedźmy tam, zobaczmy, co tu się znajduje. No tak, to nie. Byłby gravel, nie byłoby problemu. Trzyniec. O, i ścieżka. Proszę. O, masakra, co tu tak wszystko paruje? Czuć, że za ekologiczny tutaj nie jest. Ale jest jeden plus tego wszystkiego, że trochę cieplej tutaj jest. Ale śmierdzi. O Jezus, jak w Lwicach. O Polsko, jak ja się cieszę, że Ciebie widzę. A jak Polska, to zaraz się dowiecie, o czym masz na chwilę obecną. metrów przewyższenia jest. Kilometrów 84, więc pewnie jakieś 9 dzisiaj wyjdzie. Średnio 21. Bardzo poniżej moich oczekiwań. Myślałem, że będzie szybciej. Ale nogi od samego początku nie chciały kręcić. Nie pojechałem to, co chciałem. Ale no trudno. Wyszła taka przyjemna rekreacja po górkach. Ciul przyjemna. A. Pewnie jeszcze, znając życie, dojadę do punktu startu i wyjdzie słońce. To już w ogóle będzie bajlando. Ale fajnie było, podobało mi się, teren naprawdę super. Trochę żałuję, że trasa skrócona, że nie udało się pojechać tego, co planowałem w pełni. Trudno. Nie zawsze będzie się udawać. Najważniejsze teraz byle dojechać do domu, wykąpać się i nie być chorym. No bo przypiździło mi się ładnie. O, jest i ona upragniona. Nie może zamknięta. Ja pierdzielę. Niedziela otwarta, 11:20. O Boże. No i mission fail. Ale nie poddam się. Ale jednak znowu jakieś chmury nadchodzą. Jednak chyba słoneczka nie będzie. Pewnie gdzieś dalej w Czechach by było. Ale nie tutaj. Zapisane panini cieplutkie, tam jest miejsce, gdzie się zaraz wykąpię, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.